Michałek. Był leń co zwał się Michałek. Nie robił nic w poniedziałek. Spać poszedł, a wstał we wtorek. Dopiero na podwieczorek. Zaczekał, aż przyszła środa. Lecz czasu było mu szkoda. Do książki zabrał się w czwartek. Lecz nawet nie rozciął kartek. Pomyślał, jutro jest piątek, więc w piątek zrobię początek. A w piątek rzekł, na sobotę odłożę raczej robotę. Przyszła sobota, w niedzielę odpocznę wpierw mało wiele, a za to już w poniedziałek odrobię cały kawałek. We wtorek rzekł, źle się czuję, a w środę dostał dwie dwuje. Do domu wrócił Michałek, przygładził smętnie przedziałek i w ojca wlepiwszy ślepia rzekł. Nauczyciel się czepia.